Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będzie recenzja ciekawych słuchawek bezprzewodowych, a raczej hybrydowych od firmy Overmax. Są to właśnie te słuchawki, które widzicie w tej chwili. Model nazywa się SoundBoost 3.1. Dlaczego słuchawki hybrydowe? Ponieważ są to słuchawki z modułem Bluetooth 4.0, czyli możemy się bez problemu połączyć z telefonem, z tabletem, z jakimkolwiek urządzeniem korzystającym z tego standardu i odtwarzać muzykę bezprzewodowo. Natomiast jeśli rozładuje nam się wewnętrzna bateria tych słuchawek lub po prostu mamy urządzenie, które nie posiada tego modułu Bluetooth, wtedy podpinamy sobie kabelek i korzystamy z nich sobie normalnie jak ze słuchawek przewodowych. Dlatego bardzo fajna opcja, mamy swoiste dwa w jednym i przy okazji za niewygórowaną cenę, którą sprawdzicie sobie w opisie filmu. Jesteście ciekawi? Zapraszam Was do oglądania. Za chwilkę pokażę Wam te słuchawki jeszcze z bliska, ze szczegółami. Pokażę Wam też panel sterowania i inne ciekawe rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o sam komfort, to trzeba powiedzieć kilka zdań. Przede wszystkim słuchawki są dość lekkie, ponieważ jest to tylko 185 gram. No i same słuchawki, jak widzicie, nie są zbyt duże, są takie dość kompaktowe i mają też opcję składania się, co prawda taką troszkę toporną, ponieważ drugi zawias jest tak zrobiony, że musimy tą część dopchnąć na siłę i dopiero je sobie składać. Więc możemy je złożyć teoretycznie, ale nie ma z tym rewelacji. No i moi drodzy, jeśli chodzi o dopasowanie, to powiem Wam, że z początku jest dobrze, natomiast słuchawki po pewnym czasie potrafią cisnąć. Winą jest chyba zbyt mała ilość wypełnienia tej gąbki w nausznikach, które stykają się z naszymi uszami i niestety potrafi to po pewnym czasie cisnąć, szczególnie jak ktoś ma wrażliwe uszy. Tak więc pod względem komfortu muszą troszeczkę pomarudzić. Słuchawki są co prawda lekkie, górna część, czyli pałąk, też nie uwiera. Nie ma też nacisku od boków jako takiego, natomiast twardość tutaj tego wypełnienia, ta mała ilość wypełnienia potrafi sprawić, że po pewnym czasie nie czujemy tej gąbki i ekoskóry, tylko po prostu to, co jest pod nimi, czyli obudowę. Ciska się ona w nasze uszy. Ale z tym komfortem to jest oczywiście kwestia indywidualna. Wiele osób może to różnie odbierać. Tak jak mówię, jeśli ktoś jest naprawdę wrażliwy na uciski, na uszy, wtedy będzie mu to przeszkadzać. Ok, więc przed nami słuchawki Overmax SoundBoost 3.1. Jeśli chodzi o przetworniki, to mamy tutaj 40 mm konstrukcję Bluetooth w wersji 4.0. Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, czyli też standard. Stosunek sygnału do szumu to jakieś 80 dB. I zasięg słuchawek to 10 metrów. Sprawdzałem to w terenie, więc tam bez problemu 9-10 metrów jeszcze grały w miarę dobrze. I słuchawki te dostępne są w trzech kolorach. Bateria ma pojemność 240 mAh. Wydaje się, że niewiele, natomiast słuchawki grają tak około 6-7 godzin przy ładowaniu 2-3 godzinki, więc nieźle. Waga, moi drodzy, to 185 gram. Już Wam pokazuję, jak one wyglądają. Pałąk górny mamy z gumowanego materiału. Pałąk dość elastyczny, jak widzicie. Potem mamy mięciutką gąbeczkę tutaj i ekoskórę. Prowadnice, zobaczcie, standard plastik. Tutaj mamy też plastik przypominający szczotkowane aluminium z logo Overmaxa i troszkę błyszczących elementów ozdobnych, a na szczęście jest ich mało. I same obudowy przetworników, też takie gumowane tworzywo, całkiem fajnie to wygląda. Tu mamy przeguby, jak widzicie, oznaczenie słuchawki lewa, prawa. Kolejne plastiki udające metal. Regulacja dość płynna, maksymalnie się rozciągają tak, nie skrzypią przy tym. Jeśli chodzi o prowadnice, no to wydają się być ok. Natomiast jest to plastik, więc mogą się złamać, uszkodzić, jeśli byśmy nie traktowali ich zbyt dobrze. No i przeguby z początku chodzą na pewno ciężko, strzelają jak słyszycie. Patrząc dalej, mamy wypełnienie, którego jest niestety mało i łatwo się ubija, więc jak je sobie założymy na głowę, to po prostu czujemy czasem to, co jest pod tym, czyli samą obudowę przetwornika. To nie jest dobre. Co do tej ekoskóry, no to jest przyjemne w dotyku, a tak jak mówię, za mało jest tego wypełnienia i za bardzo to się ubija. Powinno być tego albo więcej, albo powinno być bardziej sprężyste,
żeby nie robiło się z tego coś takiego. Tak więc tutaj duży minus. Wnętrza oczywiście tego typu, że gąbka osiada na uszach, uszy nie wchodzą do środka absolutnie. I zobaczmy jeszcze tutaj, mamy panel sterowania, włącznik, wyłącznik, lampka sygnalizacyjna. Mamy tutaj volume up, volume down i też jak sobie nadusimy, to mamy do przodu, do tyłu, play, pauza i przycisk parowania oraz wyłącznik. Auxin, ciekawa rzecz, jeśli nam się rozładuje bateria lub po prostu podłączamy do urządzenia, które nie ma Bluetooth, możemy podłączyć je sobie przewodowo, przewodem mini jack, przewód na ładowanie też w komplecie, kontrolka i mikrofon. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o taką prezentację tych słuchawek, obejrzenie ich z bliska. Dobrze, a teraz jeszcze, póki mam je na sobie, zrobimy sobie test mikrofonu. Już biorę mojego smartfona, aplikacja jest przygotowana. Ok, w tej chwili nagrywanie się rozpoczęło i mój głos możecie słyszeć z mikrofonu słuchawek Overmax Soundboost 3.1. Oceńcie sami, jaka jest siła sygnału i jaka jest jakość. No dobrze, słuchawkom przyjrzeliśmy się z bliska, był test mikrofonu, czyli wiecie już o nich prawie wszystko. Nie wiecie jeszcze, jak grają. Powiem Wam po pierwsze tak, nie ma tutaj jakiejś rewelacji co do jakości dźwięku, natomiast w tej cenie też bym się jej po prostu nie spodziewał. Słuchawki grają bardzo podobnie tak w trybie Bluetooth bezprzewodowym, jak i poprzez mini jacka. Pokrótce, jeśli chodzi o gatunki muzyczne, to w klasyce było naprawdę przeciętnie. Górne częstotliwości często się destabilizowały, a przy większych poziomach głośności dźwięk robił się niestety nieczysty. W muzyce elektronicznej było dość przyzwoicie, w miarę dało się tego fajnie posłuchać. I rzecz, która chyba nikogo nie zdziwi, najlepiej słuchawki poradziły sobie w muzyce rozrywkowej, jak to większość słuchawek z takiej niższej i średniej półki. Naprawdę fajny, dość mocny bas. Dość szczegółowe utwory, natomiast wokale przeciętne. Jeśli byście zastanawiali się, czy da się w nich pograć, powiem Wam tak, w jakieś ambitniejsze gry na komputerze to niestety nie. Pozycjonowanie jest słabe i szczegółowość dźwięku przeciętna. Natomiast do jakichś gierek smartfonowych jeszcze mogą być. No dobrze, myślę, że to by było na tyle na temat słuchawek Soundboost 3.1. Podsumowując, słuchawki mają sporo zalet, ale niestety najwyższej oceny ode mnie nie dostaną. Za komfort. Wiecie, że komfort dla mnie jest rzeczą bardzo ważną, prawie, a raczej na równi stawianą z jakością dźwięku, ponieważ co z tego, że dźwięk będzie dobry, jak słuchawki będą niewygodne, będą cisnąć, będą ciążyć. Dlatego za to odjęte są punkty od oceny końcowej. Nie mówię tu oczywiście, że dla każdego te słuchawki będą niewygodne, natomiast dla mnie po prostu były niewygodne. Co do dźwięku, to jest on dość przeciętny, natomiast mam tutaj słuchawki za około 100 zł, więc też nie można spodziewać się cudów. Plusy: za dość dobrą jakość wykonania, dość niską wagę, panel sterowania i ten tryb hybrydowy, czyli i Bluetooth, i połączenie przewodowe, a także za dość wytrzymałą baterię. Tutaj naładowanie zajmuje 2-3 godziny, a słuchawki grają około 7 godzin, jeśli bierzemy pod uwagę takie średnie poziomy głośności. Jak dorzucimy więcej do pieca, no to 5-6 godzin to już będzie maks, ale i tak jest dobrze. Tak więc za chwilę ocena końcowa, cenę słuchawek i innych gadżetów Overmaxa sprawdzicie sobie w opisie filmu, a tymczasem zachęcam Was też do wchodzenia na mojego Facebooka, gdzie jakieś newsy się pojawiają regularnie, oraz najlepiej codziennie na kanał, ponieważ póki co codziennie zastaje Was tam coś nowego. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!